Trafiłeś właśnie do przestrzeni festiwalu Inspiracje, gdzie rządzą Natalia Zarajska i Monika Grobelna. Widzisz tutaj nas właśnie w domu festiwalowym w Lęborg Mosty. Lęborg Mosty, bardzo blisko kolejki. Tak, bardzo blisko stacji kolejowej. Co jeszcze możemy Ci o tym miejscu powiedzieć? Jest tu miejsce na wykłady, duża sala wykładowa, 3 sale warsztatowe i piękny ogród, w którym też będziemy gościć wystawców i dodatkowe aktywności prowadzić, jak również będzie można zjeść coś fajnego i pogadać w czasie przerw. Tak, festiwal ma dwie odsłony, letnią i jesienną. Z ogrodu nie korzystamy jesienią, chyba że jest ładna pogoda, jak w ubiegłym roku. Tak, kiedy się udało zrobić fajerszą. Dokładnie. Tegoroczny festiwal to 30 czerwca, tu mamy początek, 3 lipca mamy koniec. Przepiękni prelegenci, przepiękne prelegentki, cudowne dusze, które już dzisiaj zgodziły się być z nami i prowadzić Was przez piękną drogę rozwojową, przez piękną drogę duchową, przepiękne atrakcje, które planujemy jeszcze z Moniką, ponieważ wciąż rodzą nam się pod prysznicem, bo to pod prysznicem są najlepsze decyzje. Myślę, że się wszyscy ze mną zgodzą. Tam nam się rodzą przepiękne inspiracje, dokładnie, które wcielamy póki co na papier. Tak, ale słuchajcie, już wkrótce ogłaszamy listę prelegentów. Będą warsztaty bardzo atrakcyjne na różne tematy, wykłady również z wielu dziedzin, koncerty, medytacje, ognisko już będzie w pierwszy dzień. Kręgi. Tak, kręgi też codziennie będą. I wiele, wiele jeszcze tutaj dodatkowych atrakcji typu, że będzie można kupić coś fajnego i przeżyć, doświadczyć i być w połączeniu z fajnymi duszami. Generalnie jest tak, że większość naszych uczestników, jak nie wszyscy, przede wszystkim zawsze mówili o tym, że im wiły, że jest to przepiękna rodzinna atmosfera, że to, co wyróżnia nasz festiwal, to jego kameralność, to jego dostępność, którą mamy między sobą, to połączenie tak naprawdę, które tworzy się między nami. Ponieważ festiwal nie jest dużym festiwalem, chociaż mamy nadzieję, że wszystkie bilety będą się sprzedawały i sprzedadzą się bardzo szybko, ponieważ jest ich bardzo ograniczona liczba. Gdyż cały czas mamy z Moniką takie marzenie, żeby ten festiwal był miejscem połączenia dusz rzeczywiście w takiej bardzo przepięknej, rodzinnej atmosferze. I myślę, że to będziemy utrzymywać właśnie takiego ducha tego festiwalu. I tutaj rzeczywiście, tak jak uznałyśmy w ubiegłym roku w lipcu, że stworzył się pewien słup światła, który rozchodzi się zarówno na nasze przepiękne miasto, jak i na wszystkie dusze, które się tutaj u nas pojawiają i energetycznie wzmacniają. Powiedziałaś to tak poetycko, że mnie zamurowało. Słuchajcie, dobrze, to ja teraz to przetłumaczę. Generalnie stwierdziłyśmy, że utrzymujemy kameralność festiwalu, dlatego będzie tylko kilkadziesiąt biletów w sprzedaży. Także kto pierwszy, ten lepszy. Wszystkie informacje znajdziecie na www.festiwalinspiracje.pl i na naszym fanpage'u, też na Facebooku i na Instagramie też nas znajdziecie. Od 1 kwietnia będziemy sukcesywnie informować Was o prelegentach. Ona jest bardzo pozytywna i bardzo pozytywnie myśli. 1 kwietnia taki jest plan. Tak, ale ja w ogóle nie dopuszczam żadnej obsuwy i tego się trzymam. Także już wtedy poznasz pierwszych prelegentów, listę, bądź z nami. Niezwykłe jest to, że nasi prelegenci przyjeżdżają z bardzo ciekawych miejsc i już dzisiaj pokazują siebie na różnych filmikach w takich okolicznościach przyrody, że choć teraz akurat świeci słońce, to bardzo pozytywnie oczywiście, ale patrzę z taką
zazdrością, gdzie oni w ogóle są, mieszkają, funkcjonują i żyją. I myślę, że jesteśmy bardzo wdzięczne z Moniką, że się tutaj pojawią, pomimo odległości, która dzieli ich z tym naszym cudownym, przepięknym Lęborkiem. Tak, podsumowując, będą tu energie z całego świata. Dokładnie, będą tu energie z całego świata. Jesteśmy wdzięczne Wszechświatowi, nam, wam. I wam, i naszym prelegentom i prelegentkom, że będziemy kolejny raz. Słuchajcie, obowiązki wzywają. Zapraszamy Was, bądźcie z nami. Do zobaczenia. Pa.